Krystyna Prońko, paranormalnie. Dzień dobry. Na dzień dobry, taki słaby żart. Igor, jestem Igor, paranormalnie. Michał. Nowy nabytek kabaretu paranormalni, transfer z kabaretu Nowonówka, Michał Paszczyk. Aktor! Przez duże D. Robert Motyka, paranormalni, pseudonim Glut. A dlaczego dobrze, Glut? Ale nie, bo to tak wszyscy teraz pomyślą sobie, co on tam w nosie ma? To jest klej. Źle, źle, bo jeszcze klej to przynajmniej byśmy coś, nie wiem, do nosa. Aż, a on, że klej wącha, no to klej. Już pogrzewaliśmy zupełnie. Dziękuję serdecznie Państwu, to był program z kabaretem na ty. W języku polskim pojawiło się wiele przedrostków, zarostków, śródrostków, man i men z niemiecka i z angielska. I tak na przykład ten, co stoi za barem, to... Barman, świetnie wiem, gdzie pan czas spędza. Przejdźmy może dalej. Ten, co chodzi boso, to oczywiście bossman. Ten, co walczy o szum, to szuman. A ten, co walczy o ciszę, nie ciszman, błagam. To szaman, szaman. Jak zaczęła się wasza przygoda z kabaretem? I tak. Generalnie my z Robertem naprawdę poznaliśmy się w knajpie, popisywaliśmy się przed sobą nawzajem, prawda? Tak, tak, było. Kto jest śmieszniejszy? Trochę jak takie dwa koguty w stadzie. Kto śmieszniejszy? Ale później już zjednoczyliśmy swoje siły, chcieliśmy pisać pierwsze skecze i na tyle się to wszystko ładnie rozkręciło, że dzisiaj jesteśmy tutaj. Michał, też gdzieś tam dojrzewałeś, gdzieś we Wrocławiu dojrzewałeś i nasze drogi się splotły. Tak. Tak, tak było. Michał na czwartym piętrze, czy na ósmym nawet, bez windy, także musieliśmy go wyrwać z tej mantni, jeździ z nami, zarabia jakieś grosze na razie, ale no, powoli się 20 złotych to rozkręca jest, się. Nie, nie jest, na nie miesiąc jest gorzej. No to Michał jest po szkole teatralnej, także to mamy nadzieję, że rozwinie skrzydła i czegoś jeszcze od niego nauczymy. No to ja też mam nadzieję, że się czegoś nauczą, a ja ich spotkałem będąc jeszcze w innym kabarecie zupełnie i tak patrzę, skąd są ci kolesie. Ja kabaret Pralka kiedyś taki fajny, Wrocławski, nieźle kręcili. No. I ja ich zobaczyłem. Prania pieniędzy, krótko mówiąc. Ja. I tak, i się dowiedziałem, że to jest ich trzeci występ. Jacie! I zobaczyłem jeszcze parę rzeczy. Jacie! Naprawdę, był wypas. To, co zrobiliście nas... Tak robiłeś, jacie? A daj spokój, Michał, nie mówmy o nas. Serdzka, bryska, hej! Ja pytałem, dziewczyna, a skąd wiedziałeś, że to kupa będzie? To nieważne, dobra, gabryska! Gabryska, ty będziesz się urodziny, co nie? A to gabryka! Happy birthday, kuba to you! Happy birthday, kuba to you! Wbrechnąć się? No ja też! Co robisz? Uczysz się? Ja pitole! Ty zawsze lubiłaś ryzyko. Z Mariolą w ogóle to było tak, że... No. Kiedyś, pamiętam, Igor kupił sobie, czy dostał tam taki telefon z kamerą, to byliśmy strasznie podjarani, że można było... A ja tym telefonem bym podjarany. Tak, to o tym mówię, że można było... Megapiksele 5 lat temu, to... Oj, było. I tam była taka kamerka, można było sobie kręcić różne rzeczy i pamiętam takie zdarzenie, że Igor gdzieś tam w swoim biednym mieszkaniu w Jeleniej Górze za 500 zł wynajmowanym usiadł sobie... 400. Usiadł sobie w kącie, założył sobie jakąś tam rzeczy z swojej żony. Tak robisz na co dzień? W każdym razie, słuchajcie. Matko, no patrzyłem na ścianę i nie. Się filmowałem z boku. Filmował i się. I powiedziałem pierwszą Mariolkę. I to była Mariolka, a to była taka klepana Mariolka. Chyba dążyłeś do puenty, czy nie? Nie, po prostu klepał. Klepał, w każdym razie. Tak, nie wiedziałem, jak się skończy pierwsza. 3-4 minuty i pamiętam, że myśmy to przynieśli do radia, bo pracowaliśmy wtedy jeszcze w radiu. I puściliśmy to na forum i ludzie się zaśmiewali, ale Igor, nie, to nie jest śmieszne. To nie, jest to fajny sketch, nie, to nie jest śmieszne. Ale to wiele, dużo wody upłynęło, zanim to wyszło na scenę. Naprawdę, zanim zdołaliśmy. A potem było przedstawienie, chyba biletowane, jeśli dobrze pamiętam, i ludzie chcieli już bić, a my zagraliśmy jeden, drugi i już nie było. Prawda? I w końcu ja wyszedłem i mówię, słuchajcie, Igor robi taką fajną laskę. I on za kulisami, nie! Dobra. Panie Rogi, to nie do mnie, to do fachowca trzeba pójść. Panie Rogi, nie mogę panu pomóc. Panie Rogi, musi pan zrozumieć. Panie Rogi, no nie ma. No spokojnie, pomogę, oczywiście. Panie, spokojnie. Nie, panie. Są ludzie, którzy zdaje się, że nie zauważają całej reszty skeczy, no ale to już jest kwestia gustu. Jak ktoś lubi tylko Mariolkę, to
okej, okay, lubiłem tylko Mariolkę. Robimy wszystko w tym kierunku, żeby Mariolka nie była jakimś najlepszym sketchem, tylko żeby, że tak powiem, była to taka, no żeby inne równały. Ale generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że fajnie, że mamy Mariolę. Tak. Bo Mariola stała się takim jakby singlem promującym. To jest ikonką. To jest tak, że oczywiście w pierwszym szeregu stoi Mariola, ale jeżeli ktoś wybiera się na występ... Jak czarne oczy u Iwana i Delfina. Znowu się wcinasz. Jeżeli ktoś wybiera się na występ, bo chce zobaczyć Mariolę, to przy okazji, bo występ trwa półtorej godziny albo godzinę 40, to zobaczy także resztę twórczości i wychodzi, myślę, zadowolony. A Mariola to jest jakiś tam incydent, prawda, 3-4-minutowy na scenie. Niemniej jednak Mariola jest kojarzona wszędzie. Tak? Pan Mariolka, zresztą zawsze przed występem opowiadamy o tym, że gdzieś się nie pojawiamy. I to jest trochę bolączka dla ciebie, nie? Że nie Igor, czy nie Wojtek, nie, tylko pan Mariolka. Możesz mówić coś? Tak, nawet, bo tak, możesz powiedzieć. Dominator jestem, jak Pudzian. No, ale to trochę jest tak z aktorami serialowymi, że człowiek by chciał... No Pudzian ma taki synonim dominator. No, prawie. Taka Pudzian, anegdota. Tak. Jestem taki Pudzian kabaretowy, wszystko zniosę. Nie, no tak jak aktorzy teatralni, trochę się czasem boli, że mówią do nich tam serialowo, Mietek, czy tam ktoś coś, ale u nas jest tak, że za mną woje Mariolka. Rysiek ma najgorzej. Rysiek z klanu ma najgorzej. No ty jesteś taki Rysiek klanowy. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Ja takie rzeczy zawsze sobie lubiłem robić i jak pracowałem jeszcze w hurtowni, to chodziłem sobie między pyłkami w hurtowni chemicznej i sobie, wtedy sobie jeszcze prykałem, sobie robiłem i tam kazali mi się zamykać, znaczy w sensie, żebym nie wydało tych ruchów paszczowych. Kiedyś nawet mi kierowniczka, jak byłem wykładowcą, wykładałem napoje i piwo na półki w markecie, to powiedziała, że się nadaje tylko do wygłupów. Wtedy się obraziłem, ale teraz... Miło ją wspominam, że tylko się do wygłupów nadaje, rzeczywiście nic innego rzeczy nie potrafię robić. Takie właśnie... Ale to wiesz, że to w tobie dorastało, jakby, dlatego że na początku, jak zawiązaliśmy kabaret, to nie było tego beatboxu, absolutnie. Tak się troszeczkę byłeś, wiem, taki byłeś, wiesz, spękany. Ale później pamiętam, że po kilku miesiącach rzeczywiście dołożyliśmy... To w ogóle był osobny sketch, beatbox, jakieś śpiewanie i nie było do tego ani puenty. Zresztą artyści popowi, którzy się pojawiają, nie tylko są pożywką dla siebie, mój drogi. Jesteś super, wspaniały. Jesteśmy pasożytami po prostu. Jak tylko ktoś jest charakterystyczny, to my od razu. Znaczy parodia to jest taka godna pożywka, no. I ludzie lubią oglądać. Dlatego na przykład Jerzy Kryszak, który parodiuje wciąż polityków. Mele państwo, mele państwo. Tak. To są fajne rzeczy. Jeżeli można do tego dołożyć jakiś taki nowoczesny sznyt, powiedzmy a la MTV, to rzeczywiście jest to fajne. No niech pan sam powie, co po 18 w Bielawie robić. No ludzie, panie. Czasem chcę na kabaret pójdę, ale to rzadko. To ja może Mariolką pozdrowię wszystkich. Hello! Cześć, tu pan Mariolka z kabaretu Paranormalni w imieniu naszego całego kabaretu. Pozdrawiam serdecznie widzów telewizji Sudecka.